Witam Państwa. W tym materiale chciałem Was zaprosić do zapoznania się z takimi narzędziami, można powiedzieć, z pogranicza tego, co uczymy w naszej szkole, czyli zawodu technik informatyk, ale też myślę, że te narzędzia mogą się świetnie przydać w takich bardziej profesjonalnych zastosowaniach dla technika logistyka. No i tutaj posłużę się programem Blender, który, tak jak mówię, wykorzystujemy dosyć mocno u nas w zawodzie technik informatyk, ponieważ oprócz tego, co normalnie uczy się w tym zawodzie, no to my dodatkowo mamy jeszcze tutaj w naszej szkole w Łaziskach naukę efektów specjalnych, modelowania 3D, grafiki ogólnie szeroko rozumianej, także ten Blender jest jednym z takich no, fajnych narzędzi, które mocno wykorzystujemy. Zresztą tak samo jak na wszystkich uczelniach, ten Blender, można powiedzieć, króluje we wszelkich zastosowaniach związanych z drukiem 3D, z wizualizacjami różnego rodzaju, z modelowaniem, z badaniami naukowymi. No i tutaj to narzędzie właśnie Blender zostaje wzbogacone o możliwością dodania odnośnika. Link do tej strony zamieszczę też pod filmikiem, także każdy będzie mógł sobie to znaleźć, natomiast wystarczy wpisać Blender GIS w Google, no i znajdziemy sobie taką stronę. No i o co tutaj chodzi? Po uruchomieniu programu Blender i dodaniu tego no, addona po prostu do programu, pojawia się tutaj taki guzik, gdzie możemy sobie wybrać GIS, Web, Geodata i tutaj wybrać Base Map. Na początku możemy sobie wybrać, z jakiej mapy chcemy korzystać, czy to będzie Google, czy Bing, czy tam jakiś OpenStreetMap. No ja zostanę przy tym Google. No i dajmy OK. W tym momencie uzyskujemy tak naprawdę dostęp do mapy Google z poziomu programu Blender. To jest taka jakby pierwsza funkcjonalność. No i teraz wciskam sobie literkę G. No i teraz mogę odszukać miejsce, które mnie interesuje. No ja w tym przypadku posłużę się tutaj Łaziska Górne i jeszcze wybiorę sobie poziom przybliżenia na 15. No i OK. Przenosi nas do Łazisk Górnych, czyli tutaj w okolice naszej szkoły, można powiedzieć. Teraz lewym klawiszem myszy możemy sobie przesuwać tą mapę. Tutaj gdybyśmy się przyjrzeli, mamy na przykład elektrownię Łaziska, gdzie nasi uczniowie odbywają, znaczy uczą się w zawodzie technik energetyk, to są tą klasę pod patronatem Tauron Service, także tutaj też nasi uczniowie działają na elektrowni, tak możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Natomiast dzisiaj w troszeczkę inne miejsce chciałem nas tutaj wszystkich zabrać. Tutaj wcisnę sobie klawisz spację i tutaj mogę przełączyć na widok mapy. Dam OK. No to przełączamy po prostu tą mapę na taki widok, jak znamy chociażby z GPS-a, czy no po prostu z Google Maps. No i tutaj jest ulica Orzeska, tak, tutaj jest Mosir, to mniej więcej w tym miejscu się tutaj znajduje. I tutaj mamy po kolei na ulicy Chopina właśnie mamy Powiatowy Urząd Pracy, tutaj w tej okolicy jest nasza szkoła, no i potem na końcu tej ulicy jest firma Bekuplast. I tam chciałem nas dzisiaj zabrać, przy okazji poznamy kilka fajnych rzeczy. Wciskam znowu spację i przełączę się na widok satelitarny. OK, jak już znalazłem to miejsce, które mnie interesuje, tak. Tutaj jest ta nasza szkoła, którą możemy sobie zobaczyć. No i tutaj praktycznie przy tej naszej ulicy Chopina, byśmy sobie dalej pojechali tą ulicą, no to tutaj zaczynają się takie tereny przemysłowe, gdzie tu jest no, kilka fajnych firm, z którymi też mamy no, większe lub mniejsze kontakty, no ale w każdym razie tutaj znajduje się ten wielki teren, to jest firma Bekuplast. Tutaj no niestety te zdjęcia satelitarne nie są, czy te lotnicze nie są do końca zaktualizowane, ponieważ w tym miejscu tutaj nie ma już takich starych budynków, jest wielka, nowoczesna hala magazynowa. Tutaj możecie zobaczyć na stronie naszej szkoły w zakładce rekrutacja i tutaj mamy magazynier logistyk. Mamy tutaj nowe klasy właśnie w zawodzie magazynier logistyk w kooperacji z firmą Bekuplast. Możecie sobie zobaczyć tutaj jak powstała nowoczesna.
Basiu, to mogę zrobić. Technik logistyk, bo to też przy współpracy to jest Byku Plastem działamy. No to tutaj na tym terenie jakby no, współpracujemy, jeśli chodzi o naukę w tych zawodach. Tutaj wracamy do naszego blendera. Tutaj w tym miejscu jest wielka hala taka produkcyjna, gdzie jest no, masa nowoczesnego naprawdę sprzętu. Firma Byku Plast produkuje skrzynki z tworzyw sztucznych, które są wykorzystywane po prostu w przemyśle do transportu. Wszystkie producenci wód mineralnych, napojów gazowanych, piekarnie, no to zaopatrują się w firmie Byku Plast w te skrzynki. Nie tylko dla Amazona produkują, no z całego świata zamówienia tak naprawdę. Także super sprawa. No w każdym bądź razie, teraz do czego zmierzam, jeśli chodzi o tą naszą logistykę, którą tutaj mamy. Ja ustawię sobie tą mapę mniej więcej no, w takim ustawieniu. I teraz wciskam klawisz E. I to powoduje utworzenie takiej jakby klatki, po prostu zdjęcie tego fragmentu terenu, który mamy, który chcemy analizować. No i teraz gdybyśmy chcieli na przykład opracować jakieś plany logistyczne, modernizację jakichś dróg transportu w obrębie jakiegoś terenu, jakiegoś zakładu i tak dalej, no to możemy właśnie wykorzystać to narzędzie Blender do wizualizacji takiego przedsięwzięcia. No i teraz tutaj z tej zakładki GIS możemy sobie wybrać jeszcze Web Geodata i Get SRTM. To spowoduje, no chwilkę to trwa, ale powoduje to zaimportowanie do programu Blender nierówności terenu. Tutaj widzimy, że ten teren został podniesiony, bo tu jest ośrodek układów spórzanych, cała ta mapa podniosła się do góry. No i tutaj akurat w naszym terenie są takie drobne nierówności terenu, więc to, no, nie ma jakiegoś tutaj szału. Natomiast gdybyśmy sobie w ten sposób odwiedzili jakieś miejsce górzyste, no to będzie to dużo bardziej widoczne. Tutaj w zakładce z modyfikatorami możemy jakby zwiększyć tutaj jakby przeskalować te nierówności terenu, wtedy no, uzyskamy takie coś, no ale nie będzie to zgodne z realiami, no bo my tutaj nie mamy takiego górzystego terenu, może i na szczęście. No w każdym razie mamy wczytany układ terenu. To jest też myślę dosyć istotne dla tych naszych tutaj rozważań. No i teraz kolejnym krokiem jest wczytanie, to jest to co najciekawsze można powiedzieć. Tutaj wybieramy sobie Web Geodata i wybieramy Get OSM. I teraz z Shiftem wciskając Shift mogę sobie zaznaczyć tutaj budynki, drogi, różne, no po prostu to co jest w terenie, jakieś obiekty techniczne. Tutaj jeszcze istotne jest, żeby zaznaczyć Elevation from Object, czyli żeby te budynki były jakby na powierzchni tego terenu, który tutaj mamy. Kliknąłem z boku i mi się to okienko zamknęło, no ale tutaj zaznaczam. Czyli Elevation from Object. No i tutaj jeszcze, żeby po prostu każdy obiekt, który zostanie wczytany, bo tych budynków tu będzie bardzo dużo, to można sobie zaznaczyć tutaj Separate Objects, tak? Czyli każdy budynek będzie oddzielną jakby figurą geometryczną, czy obiektem po prostu w 3D. Ja teraz tutaj wcisnę OK, no i zatrzymam nagrywanie filmu, ponieważ wczytanie tych danych z internetu trwa dosyć długo, tak żebyście tutaj nie musieli niepotrzebnie patrzeć w ekran. No to zatrzymuję nagrywanie i za chwilę wracam do filmu. Dobrze, wracamy do nagrywania. Po kilku minutach, tutaj tych informacji jest dosyć sporo, ale po kilku minutach wczytał nam się taki, można powiedzieć, wielki obiekt. Tutaj no, po prawej stronie mamy taki pogląd elementów, które są w tej naszej scenie. Tu możemy zobaczyć sobie, że tutaj mamy możliwość włączania dróg. Tutaj mamy budynki jakieś, to są landhouse, tak? Czyli to są jakieś no, ukształtowanie terenu tak naprawdę. Także no, możemy sobie to też wyłączyć po prostu. No i proszę zobaczyć, że mamy od razu cały teren z budynkami. Wszystkie budynki możemy sobie obejrzeć z różnych stron. No tutaj niestety nie ładują się tekstury tych budynków. No ale i tak jest to bardzo fajna właśnie sprawa, jeżeli chcielibyśmy
dla jakiejś firmy większej, która ma jakieś tereny magazynowe, jakieś place, czy no po prostu też dla jakiegoś osiedla czy miasta, możemy w ten sposób jakby utworzyć sobie tą wizualizację. No i tutaj to jest na przykład nasza szkoła w tym miejscu, tak? Tu jest ulica Chopina, no i tutaj na końcu są te budynki, tutaj te hale produkcyjne. No tutaj powinna być tak naprawdę już w tym miejscu powinna być ta hala magazynowa, to co tutaj pokazywałem na tym filmiku. No ale to zawsze możemy tutaj dodać po prostu te obiekty, których ewentualnie by brakowało. Ale mamy możliwość, czy to zaplanowania sobie jakiegoś przelotu nad takim terenem. Możemy fajnie właśnie zwizualizować pewne procesy. No i tak jak mówię, też w logistyce myślę, że może to mieć fajne zastosowanie właśnie, że można pokazać. Tutaj oczywiście no to jest Blender, więc można tworzyć animacje różnych elementów, czyli można jakby odtworzyć ruch na przykład wózków widłowych na jakimś terenie, czy jakiegoś transportu większego, mniejszego. Można tutaj dodawać elementy, które chcielibyśmy wprowadzić, żeby zoptymalizować jakieś procesy przemysłowe, transportowe. Także no, fajna sprawa. Całkowicie darmowe narzędzie, a zastosowań nieograniczone możliwości. No my tutaj jako, nazwijmy to, graficy komputerowi, tak, no po prostu technicy informatycy mamy możliwość robienia jakichś scen chociażby filmowych. Jeżeli byśmy dodali tekstury do tych budynków, no to możemy symulować przelot chociażby samolotem czy dronem nad jakimś fragmentem miasta, czy gór, czy czegoś takiego. No bardzo fajna technika. Poszczególne elementy można tutaj zaznaczać. Jeżeli czegoś nie potrzebujemy, no to po prostu wciskamy X, Delete i mamy skasowane obiekty, których nie potrzebujemy. Jeżeli uznajemy, że nasza szkoła powinna być troszkę większa, no to dajmy skaluj. Możemy sobie ją powiększać, przesuwać i tak dalej. No tutaj mamy jakby ustawioną tą mapę zgodnie z kierunkami planety naszej, tak? Czyli jeżeli wciskam teraz przesuwanie po osi X, no to tutaj przesuwa się to w ten sposób. Tak? No ale to oczywiście można sobie wszystko poustawiać. Jakby nie o tym jest ten materiał, tutaj chciałem Was zainteresować właśnie możliwością przeniesienia naszego realnego świata do programu takiego, no tak jak mówię, wykorzystywanego z jednej strony przez grafików komputerowych, ale z drugiej strony większość uczelni wykorzystuje i technicznych, i różnych innych, wykorzystuje ten program też do modelowania, do odtwarzania pewnych procesów, do drukowania 3D. No, potężne narzędzie, a całkowicie darmowe. No i teraz tutaj jeszcze nawiązując do tego dodatku, no bo ten dodatek GIS, to oczywiście można się no, zaprzyjaźnić, tutaj można różne importować jeszcze dodatkowe informacje, można te dane pobierać z różnych źródeł, nie tylko z map Google. Także no, można się pobawić tym, co tu więcej można uzyskać z tego narzędzia. No ale samo narzędzie też jest darmowe. Jeżeli sobie wpiszemy po prostu w Google Blender GIS, no to mamy tutaj możliwość sklonowania i pobrania tego dodatku. Dajemy sobie pobierz. No i po pobraniu, no ja tutaj akurat mam folder dodatki, gdzie mam ten Blender GIS. I po prostu w Blenderze otwieramy tutaj Edit, Preferences, tak, no i dajemy Install. Wskazujemy ten plik, gdzie mamy pobrane te dodatki. Wskazujemy to, dajemy install. No i no, standardowa, można powiedzieć, procedura instalowania dodatków do programu Blender, także to nie jest nic skomplikowanego. No i po dodaniu takiego czegoś mamy eleganckie modele budynków, które są w danym terenie. Cały układ dróg, to wszystko możemy sobie tutaj oglądać z lotu ptaka. Budynki możemy włączać, wyłączać, ewentualnie możemy tutaj część tych budynków zaznaczać ich widoczność. Widzimy, że tych budynków tutaj no, dosyć sporo jest na tej liście, więc no,
bardzo, bardzo no, szybki sposób, no bo gdybyśmy musieli to zamodelować ręcznie wszystko, no oczywiście jest taka możliwość, no ale roboty byłoby z tym bardzo dużo. Tak mamy zaimportowany układ wszystkich budynków w danej okolicy. Bardzo fajnie to wygląda. Zapraszam Was do zabawy również z takimi narzędziami. Myślę, że warto. Tak jak mówię, my jako technicy informatycy, no to dosyć często z tego Blendera korzystamy w naszych zabawach. Natomiast również technicy logistycy, myślę, że mogą skorzystać z tego narzędzia właśnie po to, żeby zaprojektować sobie jakieś właśnie ruch środków transportu w ramach jakiegoś zakładu, czy dla jakiegoś większego obszaru, jak można rozplanować sobie transport, żeby nie było jakichś kolizji niepotrzebnych, jak zoptymalizować pewne procesy transportowe dla danego obszaru. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały.